Kinga Kiercz, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Gość Dnia. Dzisiaj w studiu gościmy pana Tomasza Pieczkę, wójta gminy Świerklany. Dzień dobry. Panie redaktor, dzień dobry Państwu. To ja zacznę naszą rozmowę od gratulacji tego wyróżnienia, które otrzymali Państwo w ramach programu Czyste Powietrze. Tak, dostaliśmy dofinansowanie. Akurat tutaj nasze działania skupiają się tutaj na poprawie, można powiedzieć, jakości powietrza. Wszystkie te nasze działania są skupione na tym. Stworzyliśmy punkt Czyste Powietrze, mamy jako doradcy, więc myślę, że ta nagroda jest dla nas nobilitacją i myślę, że w dalszym ciągu będziemy te działania nasze tutaj jako gmina podejmować, uświadamiać mieszkańców, żeby po prostu składali te wnioski o czyste powietrze. Mamy ten punkt czynny, nasi pracownicy służą tutaj pomocą, więc myślę, wszystko jest na dobrej drodze. A dużo takich wniosków już wpłynęło? Znaczy na początku funkcjonowania tego punktu bardzo dużo, teraz ograniczona jest ta ilość tych wniosków, ale w dalszym ciągu ludzie przychodzą, pytają, staramy się tutaj pomagać w jak najszerszym zakresie, więc myślę, że mieszkańcy naszej gminy są zadowoleni z funkcjonowania tego punktu, ale przede wszystkim też z tej nagrody, którą otrzymaliśmy. No właśnie, to ja jeszcze tak chciałam dopytać, jak w tym okresie jesiennym, w tym okresie wzmożonego smogu gmina radzi sobie z tym, żeby jednak zachować to czyste powietrze? Znaczy w naszej gminie bardzo dużo wniosków jest składanych na gaz, więc mamy już prawie połowę, nawet czasami zdarza się, że 60% już jest zrealizowany na gaz, więc myślę, że w naszej gminie wymiana kotłów, wymiana tych piecy akurat na ekologiczne ma się bardzo dobrze. Tak jak wspomniałem, mamy ten punkt czyste powietrze i mieszkańcy dostają nawet nasze dotacje z budżetu gminy, więc tych dotacji jest bardzo dużo udzielanych. Więc w zeszłym roku było to ponad 400 dotacji i co roku gmina udzielała wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska tą dotację, więc było tak średnio, przeszło 200 wniosków corocznie. Więc w naszej gminie naprawdę ten program funkcjonuje, zarówno ten, można powiedzieć, czyste powietrze, jak i nasze tutaj dotacje z budżetu gminy. Jako jedna z nielicznych gmin wiejskich, gmina Świerklany posiada placówki integracyjne, 3 przedszkola, 3 podstawówki. Czy ten sezon jesienno-zimowy będzie chłodniejszy niż wszystkie poprzednie? Znaczy wiemy, że akurat ceny energii rosną, więc staramy się tutaj też ograniczać w pewnym zakresie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o utrzymanie tych placówek, ale na razie nasza gmina jest przygotowana, mamy te placówki głównie na gaz, więc to też jest plus, że mamy termomodernizowane te placówki i akurat tutaj nie boimy się, jeżeli chodzi o ten sezon, ale faktycznie patrzymy na koszty, jakie po prostu tutaj są generowane, więc myślę, że będzie to zarówno dla nas wyzwanie. Zostając przy tym temacie szkół, przedszkoli, w Jankowicach trwa budowa 4-oddziałowego żłobka. Tak, budowa rozpoczęła się. Termin zakończenia tego żłobka to marzec. Chcemy go otworzyć później we wrześniu. Staramy się tutaj wszystko robić, aby prace postępowały zgodnie z harmonogramem. Tak to właśnie akurat czynimy. Myślę, że mieszkańcy też są zadowoleni. Już wcześniej obiecywałem, że żłobek musi ruszyć i akurat udało się w tym roku, że znalazła się firma. Dostaliśmy dofinansowanie przede wszystkim tutaj z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu. Też się cieszymy z tego powodu, więc myślę, że ta inwestycja jest ważna, bo służy młodemu pokoleniu. Wcześniej w naszej gminie, a akurat w sołectwie Jankowice, było przedszkole tutaj 4-oddziałowe, więc mamy taki kompleks faktycznie i szkoła podstawowa, i przedszkole, i żłobek w jednym miejscu, więc naprawdę jest to udogodnienie dla mieszkańców i akurat tutaj mamy na 50 dzieci około do tego żłobka miejsc, więc myślę, że to jest plus dla mieszkańców. Jest możliwość rozbudowy tego żłobka, bo to jest żłobek kontenerowy, więc w ramach, gdyby było więcej osób chętnych do tego żłobka, gmina ma jeszcze możliwości, żeby ten żłobek rozbudować. Czyli to gmina, w której już żyje się dobrze, a będzie się żyło jeszcze lepiej. Zatem chciałabym tak jeszcze dopytać, jakie plany, inwestycje bądź remonty jeszcze czekają w najbliższym czasie? Znaczy głównie skupiliśmy tutaj się na edukacji. Mamy właśnie, tak jak wcześniej wspominałem, wybudowane już dodatkowo 4-oddziałowe przedszkole. Teraz ten żłobek też pochłania dość sporo pieniędzy, więc tutaj inwestujemy przede wszystkim w dzieci, w młodzież, tutaj w szkolnictwo, żeby w naszej gminie faktycznie rodzic miał gdzie zostawić to dziecko, czy do żłobka, czy do przedszkola. Jako gmina zapewniamy prawie 600 miejsc w przedszkolach dla dzieci, więc to jest bardzo duże, bo przyjmujemy 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki. Faktycznie w naszej gminie, jeżeli chodzi o przyjęcia do przedszkoli, mamy się tym pochwalić, więc myślę, że tu, jeżeli chodzi o to, a główne, można powiedzieć, inwestycje,
akcje, to przede wszystkim skupiamy się na remontach dróg, bo to jest bardzo temat, można powiedzieć, rzeka, która ciągnie się od wielu lat. Mamy przeszło 90 km dróg, można powiedzieć, do utrzymania na terenie gminy, więc tutaj główne nasze inwestycje polegają na remontach dróg. I tutaj akurat w 2022 teraz rozpoczął się kolejny remont drogi, akurat ulicy Kucharzówki, też z dofinansowaniem, więc pod tym kątem tutaj nasze działania są prowadzone, aby te bezpieczeństwo na naszych drogach było zachowane. Tutaj myślę, warto jeszcze wspomnieć o tym, że jedna ze szkół podstawowych bierze udział w ramach rządowego projektu Aktywna Tablica. Tak jest. Szkoły tutaj akurat z nami współpracują w tym zakresie i staramy się jak najwięcej tych środków pozyskiwać z zewnątrz, z różnych programów. Aktywna Tablica tak samo to jest projekt. Były inne edukacje bez barier. Staraliśmy się tutaj doposażyć nasze placówki w sprzęt multimedialny, komputery, różne rodzaju, można powiedzieć, szkolenia dla pracowników oświaty, dla dzieci, więc akurat aktywnie uczestniczymy w edukacji i staramy się jak najwięcej na tą edukację przeznaczać. Wiemy, że w każdej szkole podstawowym, można powiedzieć, wyzwaniem są remonty, więc to też na bieżąco w porozumieniu z dyrektorami staramy się czynić, więc myślę, że nasze placówki, jeżeli chodzi o gminę, są bardzo dobrze wyposażone, no i sprzyjają tutaj, można powiedzieć, przebywaniu dzieci najmłodszych tutaj w naszej gminie. No i rodzice przede wszystkim mogą te dzieci gdzie zostawić. Świerklany to niewątpliwie wyjątkowe miejsce, na tyle wyjątkowe, że nie tak dawno rozgościł się tam nawet Okręgowy Urząd Górniczy. Tak, mamy tutaj na swoim terenie też sołectwo Jankowice, akurat Okręgowy Urząd Górniczy. Dawny budynek Urzędu Gminy, który po prostu był w Jankowicach, nasza siedziba przeniosła się do Świerklan. Od 2018 roku staraliśmy się tutaj pozyskać jakiegoś najemcy, no i teraz udało się po prawie 4 latach pozyskać tutaj Okręgowy Urząd Górniczy. Cieszymy się bardzo, przeszło 40 pracowników jest w tym urzędzie. No a wcześniej udało nam się pozyskać tutaj pod Okręg Rybnik, Śląski Związek Piłki Nożnej mieści się u nas na ulicy Kościelnej, więc myślę, że dwie takie ważne instytucje, przede wszystkim Okręgowy Urząd Górniczy, lokalizacja bardzo dobra, jesteśmy pomiędzy 4 dużymi miastami, Rybnik, Wodzisław, Jastrzębie, Żory, kopalnie na terenie tutaj akurat Rybnika przede wszystkim, więc myślę, że lokalizacja dobra. Urzędnicy pewnie zadowoleni, my zadowoleni, prestiż dla gminy jest znaczący, bo mamy dwie instytucje takie, można powiedzieć, konkretne, które zagościły w naszej gminie. No właśnie o ten prestiż chciałam tak zahaczyć, bo to, że te instytucje wyprowadziły się, można by tak rzec, z Rybnika do Świerklan, no to właśnie niewątpliwie prestiż i czym jeszcze jest to dla pana, dla gminy? Jest jakieś wyróżnienie? Znaczy przede wszystkim, tak jak mówię, no gmina tutaj zyskała, bo przede wszystkim ten budynek, który był urząd gminy w tym budynku w dawnym, no to nie musimy tego utrzymywać już, tak? Mamy po prostu tutaj, że Okręgowy Urząd Górniczy we własnym zakresie tam dokonuje opłat, mamy czynsz, tutaj jest umowa podpisana, więc myślę, to jest też główne ten, żeby ten budynek nie niszczał. To jest najważniejsze, żeby było to zagospodarowane, a udało się w całości go zagospodarować. Do tego dążyliśmy, bo nie chcieliśmy, żeby tam po prostu był jeden pokój tylko wynajęty, ale chcieliśmy po prostu, żeby cały ten urząd był po prostu przeznaczony pod konkretną firmę, instytucję, żeby akurat tutaj w naszej gminie mógł ten budynek nie stać pusty, tylko być wypełniony tutaj akurat urzędnikami z Okręgowego Urzędu Górniczego, a w Urzędzie Gminy Świerklana, w tym nowym, to mamy ten okręgowy, znaczy podokręg Rybnik, Śląski Związek Piłki Nożnej, tam mają swoje pomieszczenia, też są zadowoleni, więc myślę, że tutaj ten prestiż jest głównym, można powiedzieć, takim czynnikiem, który gmina zyskuje na tym pozytywnie. Wyczytałam, że aż 62% powierzchni gminy Świerklany to użytki rolne, czyli rolnictwo jest ważne? Też jest ważne rolnictwo, tylko widzimy po prostu, jak w innych gminach i tak samo w naszej ubywa tych rolników. Większość po prostu jest już zabudowań, przeznaczone po prostu są te użytki na inne cele. No, cieszymy się bardzo, że jeszcze te dożynki, wszystko akurat w każdej gminie wychodzą, ale tutaj mamy pewne obawy, że tych rolników jest coraz mniej. Widzimy, jak to się zmienia. Czasy się też zmieniają. Każdy po prostu już jest trochę, nie powiem, że wygodny, ale stara się po prostu już kupić to, a tych rolników brakuje. Myślę, że u nas mamy konkretnych rolników też. Za to chwała im, za to, że te pola swoje uprawiają i
jedynie można powiedzieć na plus dla nas i dla wszystkich, że jeszcze te pola są uprawiane i ci rolnicy jeszcze w innych gminach, tak jak i w naszej, jeszcze są. Czy to właśnie z tych przyczyn, które pan przed sekundą wymienił, tegoroczne dożynki były nazwane dniami gminy połączonymi z dniami integracji? Tak jest. Dożynki były połączone tutaj z dniami integracji. Mamy współpracę tutaj z gminą z Czech, z gminą Wertkowice. Cieszymy się bardzo, bo korow naprawdę był okazały. Bardzo dużo było tych pojazdów, ciągników rolniczych. Ja sobie nie przypominam, żeby tak długi korowód był kiedykolwiek za mojej kadencji. Teraz był taki naprawdę dość liczny. Zaangażowało się dużo, można powiedzieć, rolników, dużo instytucji, więc wyszło to bardzo dobrze. Była tutaj akurat delegacja z gminy przyjacielskiej, tutaj w naszej gminie, więc myślę, że akurat dożynki były na bardzo dobrym poziomie. Przede wszystkim pogoda dopisała, bo zawsze najważniejszym czynnikiem tutaj to jest pogoda. Jeżeli pogoda dopisuje, to wtedy i mieszkańcy dopisują, i korowód jest, można powiedzieć, kolorowy, no i długi. To prawda, korowód w tym roku był imponujący. Chciałam jeszcze dopytać o tę współpracę z Czechami. Na jakich zasadach ona się odbywa? Znaczy tam głównie realizujemy ten projekt. Jest wymiana koła gospodyń wiejskiej. Jeżdżą do Czech, przyjeżdżają tutaj delegacje z Czech. Staramy się po prostu robić różne kiermasze, różne po prostu wystawy, gotowanie. Więc taka współpraca, można powiedzieć, stricte społeczna, wymiana ludności. Swoje tradycje przedstawiamy tutaj, jeżeli chodzi o gminę Wertkowice, oni swoje. Więc ta współpraca już bardzo długo funkcjonuje. Znamy się już bardzo dobrze, więc nic nas nie zaskoczy. Cieszymy się bardzo, że ta współpraca dalej jest i myślę, że będzie dalej kontynuowana. Tak jak mówię, takie drobne inicjatywy, które tutaj scalają społeczność z Czech i naszą. W gminie Świerklany dzieje się także wiele różnych wydarzeń, poczynając od konferencji zdrowotnych, poprzez jubileusze Złote Gody, po festyny czy dożynki. Te wydarzenia są ważne w sposób szczególny, czy to raczej taka tradycja, którą wypada kontynuować? Znaczy staramy się tutaj akurat dotrzeć do każdego mieszkańca. Jubileusz Złotych Godów to faktycznie 50-lecie pożycia par małżeńskich. Wpisuje się to w, można powiedzieć, taki harmonogram, ale staramy się tutaj dbać o wszystkich mieszkańców, zarówno młodszych, starszych, tak jak wcześniej wspomniałem, szkoły, ale działamy też dla seniorów, mamy klub seniora, mamy różne po prostu inicjatywy, które wraz z Gokirem tu realizujemy, mamy zumbę, mamy i różne zajęcia taneczne, szachowe. Naprawdę dużo u nas w gminie się dzieje, są stowarzyszenia, które prężnie też działają, więc wspólnymi siłami staramy się ten czas dla naszych mieszkańców, zarówno pod względem sportowym, rekreacyjnym lub też umysłowym, zapewnić, żeby nasze dzieci, pociechy, dorośli, starsi, seniorzy rozwijali się pozytywnie i byli zadowoleni, że w naszej gminie mieszkają. Każdy znajdzie coś dla siebie, to pewne. Zatem jakie największe wyzwania stoją obecnie przed panem jako wójtem? Znaczy wyzwania mamy cały czas, bo wiemy, że ceny energii teraz rosną, trzeba budżet tutaj dopinać. Mamy co roku po prostu takie wyzwanie, jeżeli chodzi o budżet, bo wiadomo, ale wyzwania realizujemy na bieżąco swoje zamierzenia programowe, które składaliśmy tutaj, obietnice mieszkańcom. Program realizowany przeze mnie, myślę, że w większości jest realizowany. Jeszcze mamy tutaj w zanadrzu remonty boisk, więc myślę, że tych wyzwań jest bardzo dużo, a czas pokaże, jakie się nowe pojawią. Jest pan wójtem od 8 lat, o ile się nie mylę. Zatem jak na przestrzeni tych wszystkich lat zmienił się Świerklan? Znaczy ja myślę, to już jest pytanie do mieszkańców. Mieszkańcy z pewnością zauważają, że naprawdę gmina się rozwija, gmina pięknieje i to jest przede wszystkim dla nas plus, że jak mieszkaniec przyjdzie, pochwali tutaj akurat, że jest naprawdę ładnie, żyje się tu dobrze w naszej gminie. Staramy się to po prostu cały czas z dnia na dzień robić, więc myślę, że tutaj akurat to mieszkańcy decydują, dlatego ta druga kadencja, myślę, te 8 lat działań przynosi efekty i mieszkańcy, mam nadzieję i wierzę w to, że są zadowoleni. Oczywiście, tak jak nie wszystkim idzie dogodzić, ale staramy się, żeby jak największa rzesza naszych mieszkańców była zadowolona, że mieszka w tak wspaniałej gminie. To pozwolę sobie na takie prywatne pytanie. Czym dla pana są Świerklany? Są moją ojczyzną. Pięknie powiedziane. Małą ojczyzną. I w tym miejscu postawimy kropkę. Moim i Państwa gościem był pan Tomasz Pieczka, wójt gminy Świerklany. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu za uwagę, do zobaczenia i zapraszamy.